Biegnij, biegnij tak szybko jak potrafisz. Nikt mnie nie złapie, bo jestem piernikowym ludzikiem. Piernikowy ludzik biegał tak długo, że nastała zima. I Boże Narodzenie. Ogromna, lśniąca choinka została umieszczona w centrum miasta. To moja ulubiona pora roku. Boże Narodzenie! Podczas gdy piernikowy ludzik biegał wśród prezentów pozostawionych pod choinką, zobaczył przed sobą małą piekarnię. Gdy zbliżył się do piekarni, był oszołomiony, bo w oknie była dziewczyna z piernika, prosto z piekarnika. Wtedy ludzik zakochał się w piernikowej dziewczynie. O, jaka piękna piernikowa dziewczyna! A te oczy! Kiedy mały chłopiec w piekarni chciał kupić piernikową dziewczynę, piernikowy ludzik musiał go powstrzymać, więc znów zaczął biec. Piekarz miał włożyć piernikową dziewczynę do papierowej torby i dać ją dziecku. Wtedy wszedł piernikowy ludzik i wziął łopatę piekarza. Ała, co ty robisz? Zostaw mnie w spokoju. Kiedy piernikowy ludzik uderzył łopatą piekarza w blat pokryty mąką, twarze piekarza i dziecka były całe z mąki. Wtedy właśnie piernikowa dziewczyna upadła na ladę. Chłopiec chciał złapać pierniczka, ale piernikowy ludzik skoczył tak wysoko, że złapał dziewczynę i skoczył na głowę chłopca, a stamtąd na ziemię. Więc piernikowy ludzik i dziewczyna zaczęli biec razem. Mój pierniczek! Mój piernik uciekł! Łopata piekarza nie czekała i poleciała za nimi. Złapię cię! Chodź tu! Biegnij! Tak szybko jak chcesz, łopata piekarza! Nigdy nas nie złapiesz, bo jesteśmy pierniczkami! W tę zimną pogodę z padającym śniegiem dwa pierniczki biegły przed siebie, a łopata piekarza była tuż za nimi. I właśnie wtedy zauważył ich pluszowy miś znajdujący się na kolanach dziecka. Miam! Och, ten pyszny zapach piernika! Czekajcie, ja was złapię! Biegnij, tak szybko jak potrafisz, misiu. Łopata piekarza próbuje nas dogonić, ale tobie też się nie uda, bo jesteśmy pierniczkami. Podczas gdy łopata piekarza i pluszowy miś goniły dwa pyszne pierniczki, bałwan z okrągłą głową poczuł ich zapach. Aha, dwa pierniczki. Jesteście bardzo pyszne. Złapię was i zjem. Biegnij, tak szybko jak potrafisz, bałwanku. Łopata piekarza i pluszowy miś próbują nas dogonić, ale tobie też się nie uda, bo jesteśmy pierniczkami. Pierniki z przodu, łopata piekarza, pluszowy miś i bałwan z tyłu pędzą w kierunku choinki. W tym momencie mijali staruszkę sprzedającą cukierki. Kiedy jeden z cukierków na ladzie kobiety zobaczył dwa biegnące pierniki, również ruszył za nimi. Chętnie zjem dziewczynkę z piernika. Poczekajcie na mnie, lecę! To biegnij tak szybko jak potrafisz, cukiereczku. Łopata piekarza, pluszowy miś i bałwan już próbują nas złapać. Ale tobie też się nie uda, ponieważ jesteśmy pierniczkami! Łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan i cukierek nadal podążali za piernikami. Ale właśnie wtedy wielki pług śnieżny natknął się na piernikowego ludzika i dziewczynę. Ojej, pług śnieżny! Uważaj, mój pierniczku! Łycha pługa zbierała śnieg tak dokładnie, że piernikowy ludzik i dziewczyna też wpadli do środka.
Łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan i cukierek byli bardzo zaskoczeni, widząc jak nagle znikają. Jasna gwiazda na czubku choinki zobaczyła piernikowego ludzika i piernikową dziewczynę wyłaniających się po chwili spod śniegu. Hej! Hej! Pierniczki! Myślę, że mnie potrzebujecie. Mogę was uratować, jeśli chcecie. Ale, a jeśli nas zjesz? Nie martw się, mój brzuch jest pełny. Może jak zgłodnieję? Jasna gwiazda wygięła czubek choinki w kierunku łopaty pługa. Więc piernikowy ludzik i dziewczyna skoczyli i złapali się ramion gwiazdy. Jak tu wysoko i zimno! Kiedy łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan i cukierek zobaczyli pierniki na szczycie wielkiej choinki, poddali się i zakończyli pościg. Nigdy nie dosięgniemy szczytu choinki. A na dworze robiło się zimniej i zimniej. Piernikowy ludzik i dziewczyna drżeli na czubku choinki. Jesteście zmarznięci. Mogę was rozgrzać jak chcecie. Naprawdę? Ale jak? W mojej buzi jest naprawdę ciepło. Co? Nie! Ona nas zje! Jasna gwiazda właśnie miała zjeść piernikowego ludzika i dziewczynę. Wtedy na niebie pojawił się Mikołaj i Renifery. Mikołaj? Mikołaj! Piernika i dziewczyna z piernika wskoczyli do sani Mikołaja. Mimo, że jasna gwiazda próbowała ich dosięgnąć, nie mogła ich złapać. Pierniczki ucieszyły się, że uszły z życiem, lecąc w saniach. Biegnij najszybciej jak potrafisz! Nawet łopata piekarza, pluszowy miś, bałwan, cukierek i jasna gwiazda nie mogły nas złapać. Ponieważ jesteśmy pierniczkami! Dawno, dawno temu w małym miasteczku żył stary mężczyzna o imieniu Geppetto. Zarabiał na życie, sprzedając własnoręcznie robione drewniane zabawki. Jedyną rzeczą, jakiej Geppetto żałował, było to, że nie posiadał dziecka. Pewnego dnia, gdy spacerował po lesie, znalazł pień, który idealnie nadawał się na jego nową zabawkę. Pień, jakiego szukałem. Zrobię z niego piękną kukiełkę. Geppetto wziął pień na plecy i zaniósł do swojego warsztatu. Położył pień na stole i zaczął rzeźbić. Nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Geppetto usłyszał głos dochodzący z pnia. A! Geppetto był zaskoczony, ale po chwili pomyślał, że to mu się tylko przesłyszało. Gdy rzeźbił dalej, znów usłyszał ten sam głos. A! Chyba się starzeję. Słyszę głosy. Geppetto rzeźbił dalej. Najpierw powstała głowa kukiełki, a następnie ramiona i nogi. Geppetto w końcu skończył kukiełkę. Posadził ją na krześle i zaczął sprzątać. W tym momencie usłyszał inny głos. Dzień dobry! Geppetto rozejrzał się dookoła, ale nie zobaczył nikogo poza drewnianą kukiełką. Więc wrócił do swoich zajęć. Po krótkiej chwili kukiełka zeskoczyła z krzesła i zaczęła tańczyć w pokoju. Widząc to, Geppetto o mało nie zemdlał. O mój Boże! Ta kukiełka żyje!
Oczywiście nie było to prawdziwe dziecko, ale śmiało się, rozmawiało i bawiło jak jedno z nich. Geppetto chwycił kukiełkę w ramiona. Geppetto i Pinokio byli razem bardzo szczęśliwi. Nadszedł czas, gdy Pinokio powinien pójść do szkoły, ale Geppetto nie miał pieniędzy na szkolne przybory. Dlatego sprzedał swój płaszcz i dał pieniądze Pinokio. Pinokio wziął pieniądze i wyruszył do szkoły. Po drodze podziwiał sklepy, ludzi i targowiska. Nagle zauważył duże zamieszanie. Aby dowiedzieć się, o co chodzi, Pinokio wszedł w tłum. Ponieważ był bardzo niski, musiał iść na sam przód. Kiedy tam dotarł, zobaczył wielki, kolorowy namiot. To był cyrk. Klaun nawoływał klientów przed namiotem. Pinokio był ciekawy, co jest w środku, ale klaun zatrzymał go przed wejściem. Nie wejdziesz do środka, jak nie zapłacisz. Pinokio pomyślał przez chwilę i przypomniał sobie o pieniądzach, które dał mu Geppetto. Mam pieniądze. Wyciągnął pieniądze z kieszeni i dał je klaunowi. W środku namiotu była świetna zabawa. Zobaczył kukiełki występujące na scenie na środku namiotu. Hej, oni też są zrobieni z drewna. Skoczywszy na scenę, Pinokio zaczął tańczyć pomiędzy kukiełkami. Ale publiczność była na niego wściekła. Właściciel cyrku, siedzący nad sceną i trzymający sznurki kukiełek, był bardzo szczęśliwy, widząc żywą kukiełkę. Kukiełka bez sznurków może zarobić dla mnie dużo pieniędzy. Ho, 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 ho. Pomyślał. Gdy tylko przedstawienie się skończyło, złapał Pinokia i zamknął go w klatce. Pinokio był bardzo smutny, że nie posłuchał Geppetta i nie poszedł prosto do szkoły. Zaczął płakać. Widząc wielki żal Pinokia, wróżka pojawiła się nagle obok niego. Powinieneś zrobić dokładnie to, co kazał ci twój ojciec, ale widzę, że jesteś już świadomy swojego błędu, dlatego teraz cię uratuję, ale nie popełniaj tego samego błędu nigdy więcej. Ale nie mam już pieniędzy. Jak mam teraz iść do szkoły? Wróżka rzuciła zaklęcie i pieniądze pojawiły się w dłoni Pinokia. Nie strać tych pieniędzy. Idź prosto do szkoły. Wróżka przeniosła Pinokia na zewnątrz cyrku. Śpiewając radośnie, Pinokio ponownie wyruszył w drogę do szkoły. La. Widząc radosnego Pinokia, przebiegły lis i jego przyjaciel kot przecięli Pinokiowi drogę. Ich planem było ukraść mu pieniądze. Gdzie się wybierasz z taką wielką radością? Idę kupić przybory i zmierzam do szkoły. Te pieniądze nie wystarczą ci na przybory. Jeśli zrobisz to, co ci powiemy, będziesz miał dużo więcej pieniędzy. Co mam zatem zrobić? Daj je nam, a my posadzimy je na magicznym polu. Ty też możesz mieć pieniężne drzewko. Możesz zbierać z niego pieniądze, kiedy tylko zechcesz. Naiwny Pinokio uwierzył we wszystko, co powiedział mu lis i oddał mu pieniądze. Lis i kot wzięli pieniądze i szybko się oddalili. Obok pozostawionego samotnie Pinokia znów pojawiła się wróżka. Dlaczego jeszcze nie jesteś w szkole? Kupiłeś przybory za pieniądze, które ci dałam? Wróżka doskonale wiedziała, że Pinokio oddał pieniądze lisowi. Ostrzegła Pinokia. Nie okłamuj mnie, bo cię ukarzę. Pinokio nie posłuchał wróżki i skłamał.
Kupiłem przybory, ale zostawiłem je w szkole. W momencie, gdy Pinokio skończył mówić, jego nos zaczął się wydłużać. Czy mówisz prawdę? Kiedy kłamał dalej, jego nos stawał się coraz dłuższy. Aż w końcu Pinokio nie mógł nawet ruszyć głową. Ale jak to? Co się dzieje? W końcu zrozumiał swój błąd i opowiedział wróżce o wszystkim, co się wydarzyło. Widząc, że Pinokio mówi prawdę, wróżka sprawiła, że jego nos wrócił do normalnego rozmiaru. Wybaczam ci, bo powiedziałeś prawdę. Rzucając kolejne zaklęcie, oddała mu pieniądze zabrane przez lisa i po raz kolejny ostrzegła go, by ich nie stracił. Trzymając pieniądze w garści i podśpiewując, Pinokio ponownie wyruszył w drogę, ale tym razem znów znalazł się w niebezpieczeństwie. Właściciel cyrku, który wcześniej porwał Pinokia, stał tuż przed nim. Ponieważ Pinokiowi udało się wtedy uciec, właściciel cyrku był wściekły i chciał go ukarać. Schwytał Pinokia i wrzucił go do morza. Kiedy Pinokio wpadł do wody, nie zaczął tonąć, ale dryfował po powierzchni, bo był zrobiony z drewna. Bardzo mu się to spodobało i zaczął płynąć, poruszając ramionami i nogami. I nagle, kiedy płynął do brzegu, coś się wydarzyło. Hej, co się stało? Gdzie ja jestem? Pinokio nagle znalazł się w ciemnym miejscu. Rozejrzał się dookoła, ale nie widział wyjścia. Pinokio został połknięty przez olbrzymią rybę i siedział właśnie w samym środku jej brzucha. Tymczasem Geppetto zamartwiał się o Pinokia i wszędzie go szukał. Pinokio! Pinokio! W końcu dotarł do brzegu, gdzie Pinokio został wrzucony do morza. Geppetto zapytał rybaków, czy widzieli jego syna. Jeden z rybaków pamiętał chłopca, o którego pytał Geppetto i powiedział, że widział, jak wpadł do morza. Geppetto poprosił rybaka o pomoc. Wiedząc, jak dobrym człowiekiem jest Geppetto, rybak nie mógł mu odmówić i pożyczył mu małą łódź, by mógł uratować Pinokia. Geppetto wskoczył do łodzi i wypłynął na morze. Po chwili rozpoczął się nagle wielki sztorm. Mała łódź nie wytrzymała uderzeń fal i zatonęła, a Geppetto znalazł się na środku morza. Geppetto był już stary i nie potrafił pływać, więc zaczął tonąć, opadając w głąb morza. W tej właśnie chwili wielka ryba, która połknęła Pinokia, połknęła też Geppetta. Geppetto ześlizgnął się przez gardło ryby prosto do jej brzucha i niespodziewanie usłyszał płacz dziecka. Od razu rozpoznał ten głos. Pinokio, synku, nareszcie cię znalazłem. Tak się martwiłem. Słysząc głos swojego taty, Pinokio przytulił Geppetta cały we łzach. Bardzo przepraszam, że cię nie słuchałem, tatuś. Wybacz mi, już zawsze będę robił, co mi każesz. Wróżka zobaczyła, że Pinokiowi jest tym razem naprawdę bardzo przykro i postanowiła ich ocalić. Wyciągnęła Geppetta i Pinokia z brzucha ryby i przeniosła na wybrzeże. Pinokio po tym dniu stał się bardzo grzecznym chłopcem i zawsze słuchał swojego taty. Codziennie chodził do szkoły, a po szkole biegł prosto do domu, aby pomóc tacie przy pracy w warsztacie. Wróżka zobaczyła, jakim kochanym chłopcem stał się Pinokio i postanowiła go nagrodzić. Pewnej nocy, gdy Pinokio spał, pojawiła się obok jego łóżka i rzuciła zaklęcie. Rano Pinokio obudził się, by jak zwykle iść do szkoły.
Jednak gdy wstawał z łóżka, zdał sobie sprawę, że coś się zmieniło. Najpierw spojrzał na swoje ręce, a później na resztę ciała. Był w szoku. Nie był już cały z drewna. Był prawdziwym chłopcem. Radośnie wyskoczył z łóżka i pobiegł prosto do taty. Tato, tato, popatrz na mnie! Widok Pinokia jako prawdziwego chłopca bardzo ucieszył Geppetta. W końcu mam prawdziwego syna! Ojciec i syn przytulili się ze łzami radości. Pinokio już nigdy więcej nie skłamał, a jego nos był już zawsze na swoim miejscu.